wystawa Marka Szyryka Fotografii o pięknie życia dowodzi, że sztuka jest wehikułem czasu, ponieważ przenosi nas w inny wymiar przestrzeni i czasu. I to faktycznie. Przenosimy się do czasów dzieciństwa fotografa, który jest dzisiaj profesorem łódzkiej filmówki, ale jak zobaczymy na tych fotografiach, to było genialne dziecko. To było dziecko, które miało oko zawodowego reportera, wyczuwało ten decydujący moment, który należy uchwycić w fotografii, czyli ten moment, kiedy wszystko jest najważniejsze, wszystko to się dzieje i pod względem formy i treści. I to Marek Szyryk już w dzieciństwie posiadał. Posiadał też wielką pasję. Tych fotografii jest ponad 100, także dowodzi to wielkiego zaangażowania, że on naprawdę tym żył od bardzo wczesnego dzieciństwa. I naprawdę nie ma się co dziwić, że wybrał tę drogę, bo od początku fascynowała go chyba najbardziej ze wszystkiego, czego doświadczył. Fotografuje swoje najbliższe otoczenie, kolegów, zabawy, dzieciństwo. To szczęśliwe dzieciństwo, pełne beztroskiego szaleństwa, zabawy. Wszyscy tam są szczęśliwi i pełni radości. A Marek Szyryk zestawia te fotografie z dzisiejszymi współczesnymi relacjami o zabawach dziecięcych dzisiaj. I to zastanawia, ponieważ jest taka fotografia, która pokazuje ściankę wspinaczkową, która jest zestawiona z fotografią drzewa, na której wiszą swobodnie dzieci z tych dawnych czasów, z lat 60., 70. I pokazuje to nam taką drastyczną różnicę w idei zabawy, że ta dzisiejsza zabawa jest kontrolowana przez rodziców, przez dorosłych, że nikt nie zostawia dzieciom wolności, swobody, radości, że każda zabawa musi mieć swój kierunek, edukację i, no i chyba pozbawiona jest troszkę tej spontaniczności. Zdjęcia wykonane zostały w czasie, kiedy Marek Szyryk miał między 10 a 16 lat. Zresztą rosną też jego rówieśnicy i oglądając wystawę, no sami zobaczymy i będziemy wiedzieli, że kiedy przedstawia małych chłopców, to i fotograf jest młodszy, no a potem pojawiają się już fotografie barwne, pojawiają się już koleżanki, więc i wiek fotografa jest większy. Dzisiaj otwieramy wystawę fotografii profesora Łódzkiej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, pana Marka Szyryka. Profesora niezwykłego, który oprócz tego, że jest artystą, jest przede wszystkim, jak sam mówi o sobie, pedagogiem, nauczycielem, uczy swoich studentów i myślę, nasz widzów również, widzenia, bo jak mówi, że widzenia można się nauczyć. Zaczyna się ponoć od form podstawowych, później należy je znaleźć w sobie i regularnie ćwiczyć. Myślę, że powinniśmy wszyscy spróbować. Marek Szyryk jest utożsamiany z techniką, szlachetną techniką mokrego kolodionu. Dotarł on do pisanych źródeł z połowy XIX wieku, drugiej połowy i krok po kroku odbudowywał tę technikę, nauczył się jej i zaczął ją propagować. Oczywiście na uczelni naucza również innych szlachetnych technik, prowadzi tam ciemię i uczy, tak jak mówiłam, studentów widzenia, ale też wrażliwości, literatury, czujności, uważności, nakłania ich do zbierania jak największej ilości chłonienia świata, zbierania doświadczeń, żeby móc później to pokazywać na przykład w fotografiach. Także mamy wspaniałą okazję do zobaczenia tego, czym na co dzień dzieli się ten wspaniały profesor ze swoimi studentami, a dziś z nami, widzami z Jeleniej Góry.